dobry. Witam się, moi drodzy Państwo, z Wami dzisiaj w środę. Już mamy środa. Godzina 6:13. Akcja ogarnianie facjaty. Kot drapie. O, normalka u mnie z rana. Jezu. Muszę przyjść do Was i się rozbujać, bo ja nie wiem, co się dzieje, ale ja nie jestem w stanie funkcjonować. Jestem taka jakaś zmęczona. Znaczy, funkcjonować w sensie rano, nie? Bo później to już jakoś idzie. Ale rano to ja mam taki problem ze wstaniem. Dzisiaj o 4:30 mój kot się zrzygał na korytarzu. Obudziło mnie to. Poszłam posprzątać. Mówię, no to już po spaniu, nie? A się zdziwiłam. Posprzątałam. Wróciłam. Do łóżka. Ledwo głowę, wiecie, do poduszki. To od razu odjazd. Od razu. Mówię, ja pierdziela. To szok. Po czym ja jestem, kuźwa, taka zmęczona, ja się pytam. Po czym? Czyli naprawdę brakuje jakichś mikroelementów czy czegoś takiego, bo to jest aż niemożliwe. Przecież ja nie pracuję na kamieniołomach. O. Więc czemu to się tak dzieje, jak się dzieje? Ja tego nie rozumiem. Nieważne. Tak czy siak zasnęłam, bo tam budzik mnie obudził, to były dwie drzemki. Najpierw pierwsza drzemka, znowu zasnęłam. Druga drzemka, znowu zasnęłam. Mówię, nie, no wstaję, no bo przecież to jest masakra. Dzisiaj zaczynam akcję odrobaczanie tymi moimi ziołami. No i oczywiście akcja ocet jabłkowy. I dzisiaj, proszę Państwa, w planach mam drugą terapię biorezonansową. Jadę, zobaczymy. I chyba dobrze, że jadę. Bo już coś tam zaczęłam odczuwać. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Zobaczymy. Ej, Boże. Aha, jeszcze muszę wziąć ze sobą te suplementy moje, bo ja kurczę, jak ich nie biorę, to ich nie biorę. Ze sobą do pracy w sensie, no to potem co powinnam ich wziąć. Tak trochę lipa. A w kuchni stoją, nie? Więc myślę, żeby trzeba było. Ale mam odgniot, słuchajcie, na twarzy. Od poduszki. Boże. Tak mocno spałam, że nawet nie słyszałam, kiedy Ryszard wyszedł. I mówię, ja pierniczę, no to jest po prostu niesamowite. Straszne mam odgnioty. W ogóle wczoraj na Facebooku wyświetliło mi się moje zdjęcie sprzed 8 lat. Selfie. Akurat jechaliśmy po raz pierwszy z Ryśkiem 8 lat temu do Dziwnowa na pierwszy wspólny taki, wiecie, wypad. To był nasz pierwszy raz w Dziwnowie. I od tamtej pory, rok w rok, tam wracamy do tej miejscówki. Więc, o, pierdziele. Pokazałam Ryśkowi, weź mi wyślij to zdjęcie i powiem Wam, może tu wkleję. Widać różnicę, widać różnicę. Taka dziewuszka, taka dziewczynka. Kondra, coś tam gryzie. Taka dziewczynka, Boże. No widać po tej twarzy. No taka dziewuszka, mówię, Jezu. No ale Rysiek mnie po prostu dawił, mówi, no widać różnicę. Mówię, dzięki. Dzięki. I przeszło mi przez myśl, że no... No tak. Chyba trzeba ten botok zrobić. Tu jak się uśmiechnę, to mam takie zmarszczki. Ale to takie bruzdy. Wie, Jezu. Tu też przecież tak samo. Ja pierdzielę. Miałam czekać do 40, ale chyba nie ma co czekać. Mnie Ryszard zmobilizował. O, ty dziadu. No ale to, wiecie, trzeba być obiektywnym. 8 lat to dużo. Dużo, nie dużo. Dużo, nie dużo. Ostatnia moja ulubiona fryzurka. Co się nie ma co obrażać. Ślepa nie jestem, ale... No. Chyba trzeba się wziąć za to, słuchajcie. Chyba.
No, powiem Wam, że te włosy po tym moim ostatnim myśl, co Wam mówiłam, te OnlyBio i te sprawy, no bardzo ładnie wyglądają. Super. Ale dzisiaj przyjdą następne produkty do pielęgnacji. Następne paczuszki. Zobaczycie już niedługo, co ja sobie wymyśliłam. Wiecie co, muszę kupić sobie jeszcze do tego podkładu jakiś lekki przeciemniacz. Poczytam sobie na internecie, co to mogłoby być. Bo od czasu do czasu chętnie bym go sobie, tego od Kylie Jenner, ten podkład użyła. Tylko w tej chwili, chcąc nie chcąc, no się upaliłam i jest bardzo zajazne. Więc chyba by trzeba było. Oczywiście Herborion wpada, proszę Państwa. O, widzicie, odezwałam się do Was od razu lepiej. No, a po biorezonansie, po tej mojej terapii, lecę, gdzie lecę? Lecę na tańce. Mam w środę na 18 przez okres wakacyjny. Nie wiem z kim, nie wiem co. Zapisałam się, będę chodzić. No bo mało mam przecież, wiecie, na głowie. No a jeszcze by się przydało dzisiaj rozpracować ten chrzan, który wczoraj przyniosłam do domu od koleżanki. Bardzo dużo chrzanu. Ale to jest nie problem, jak nie dzisiaj, to na pewno jutro. Bo też fajnie byłoby chociaż na chwilę, wiecie, spocząć, położyć się, poleżeć. Też nie wiem, jak ja się będę czuła po tym biorezonansie, bo po pierwszej terapii biorezonansowej, która miała miejsce, nie wiem, 3 tygodnie temu, ja powiem Wam, że kompletnie nie ogarniam rzeczywistości. Czas mi się zaciera po prostu niesamowicie. No to nie czułam się najlepiej. Czułam się bardzo osłabiona. Rare Beauty, proszę Państwa. Czułam się bardzo osłabiona. Było mi niedobrze i miałam migrenę. Więc nie wiem, jak to będzie tym razem. I w ogóle byłam taka jak śnięta po prostu. Nie mogłam się skupić na niczym. No, ja to mam takie szczęście, powiem Wam. Po prostu metoda biorezonansu, nikomu nic się nie dzieje, bezinwazyjna i tak dalej, a Milena, mój ma. Prawie ducha mi zjadała. No i co? No i takie moje życie. Dobra, poprawię sobie tym cookie tutaj, bo ja lubię, kiedy mam o, taki ciemniej z jaśniejszym. Róż z, o, z rozświetlaczem, takim powiedzmy chłodnym, srebrnym, pomieszanym. Ja tak lubię. Dobrze, tuż do rzęs. Fajnie byłoby niebieskie, ale tam nie. Oho, znowu katarzysko. Znowu. Dobra. Dzisiaj jest zimno jak cholera. Okna w domu pootwierane. Ja poszłam do kuchni w samej piżamie wziąć te moje suplementy. Jak się kuźwa zdziwiłam. Mówię, o nie, dzisiaj bluza, spodnie dresowe na dupę. I nie ma, że boli. Aj, Boże. Nie ma, że boli. Brązowy tusz, proszę Państwa, do rzęs wpada. Boże, przyjadę zaraz do pracy, napiję się kawy. Wiecie, że moje koleżanki w pracy przerzuciły się na mleko owsiane? Do kawy, do płatków? Normalnie jestem w szoku. Wróciłam, wiecie, z tego parodniowego urlopu. Otwieram lodówkę, a co to? Normalnie taki zapas mleka owsianego. No super. Dobra. Lecimy z rerkiem na policzki, bo dawno go nie było. Ja zawsze to samo robię. Ta sama mina, jak go kuźwa nakładam, nie? No, jest po prostu. A to dobra, to jeszcze. Jak wszędzie, to wszędzie na usta też. Ładnie wygląda. Ładnie, ładnie. Brązera dzisiaj nie. Nie mam ochoty. Jeszcze chcę. Patrzę na tą moją toaletkę i naprawdę tu bałaganu jako takiego nie ma.
nie ma rozpiżdżaju, ale no już tak zakurzyły mi się tutaj te rzeczy, że to naprawdę i trzeba je ogarnąć jeszcze raz i przede wszystkim trzeba się tak pozbyć stąd, bo już mnie tak drażni, że to jest mała bania. Co ja stąd jeszcze chciałam, to jest już 25, bo jeszcze muszę jedzenie wziąć do pracy. Miło by było. Chyba to... Patrzę w podgląd i widzę, że brwi jeszcze. Dobra. Więc... Zaraz Rysiek wróci. On chyba dzisiaj na budowę jedzie, bo musi skończyć tam jedną rzecz, tam murowanie, bo mówiłam wam, że no już za chwilę z dachem Rysiek chce wchodzić, więc jeszcze tam parę rzeczy mu zostało i chcę to nadgonić, nie? Dobra, idziemy do okna, ale nie, idziemy do kuchni, bo ja muszę się spakować, muszę jakieś jedzenie wziąć. Boże, jaka ja rano jestem zawsze zaspana. No nie pokazałam wam w kuchni, co biorę, bo Ryszard już wrócił i mówię, dobra. Nie będę kręcić, wiecie co? Ten kubeczek idzie ze mną. Jedzie ze mną do roboty. Mam ochotę sobie z niego wypić kawę dzisiaj. O, co to jest? Tu mi się jeszcze... Dobra, od nalepki. No, także zabieram ten kubek. Kawę będzie dzisiaj z tego. Kupię sobie jeszcze jeden, żeby były dwa. Oprócz tego miałam ochotę wziąć ten jogurcik Alpro, taki bez niczego, bez laktozy i tak dalej, ale przecież dzisiaj nie mogę, ani owoców, ani nic, a ja te jogurty lubię z płatkami właśnie z owocami, więc wydają wafle. Mam jeszcze w pracy ten chlebek taki pełnoziarnisty, po którym mam taką zgagę, że ale ostatnia kropka została i tylko zgaga, nic mnie nie boli, więc palicho przeżyję. No i oczywiście kabanosy i tam w pracy mam jeszcze humusy, rzodkiewkę i takie tam, więc chyba jeszcze ogórka mam, więc tak najgorzej nie będzie. No i co, no i jedziemy do tej roboty, no bo przecież czas, ale już odliczam do kawy, przyjadę, kawa, o, sap jest. Czujniki, taka to jest fantastyczna sprawa, jeżeli chodzi o duże samochody i parkowanie. Sąsiad też widzę, jedzie. Wszyscy do roboty. Ile mamy? 14 stopni na plusie. Co to jest? Jak na 3 lipiec, ja się pytam, co to jest? Dobra, jadę, bo i tak pewnie mnie nie słychać. No hello, ja już jestem po pracy i zmierzam właśnie na biorezonans, na terapię. Pani do mnie zadzwoniła, bo miałam na 17, że na 15 mi się zwolniło miejsce, więc ja jestem. Zawsze to wiecie, szybciej pójdę do domu, ogarnę co mam zrobić, posiedzę z tym moim synem. Zrobię mu coś dobrego do jedzenia, potem na 18 pojadę na tańce. Także co? No lecę. Dobrze, ja już jestem po biorezonansie, po terapii. Godzinę czasu trwała. Za każdym razem, kiedy tam wchodzę, muszę wyłączyć telefon, widzicie, całą biżuterię pościągać i tak dalej. No pasożyty jeszcze wyszły, także zobaczymy, czy w ogóle te zioła, które ja biorę,
czy one mi coś pomogą na tego robala, co we mnie siedzi. Bo mi pani zaleciła coś innego, ale że tego nie było, to pani w zielarskim poleciła coś innego. Więc teraz następne odczulanie mam 10, więc zobaczymy. Jeżeli wyjdzie coś nie tak, to po prostu znowu biorę się do zielarskiego, tym razem na Szczecińskiej. Pozdrawiam. I tam po prostu może dostanę to, co powinnam mieć, nie? Tym razem czuję się taka odprężona, zrelaksowana, taka lekka w ogóle. No po pierwszym biorezonansie myślałam, że się przekręcę, natomiast tym razem no, czuję się lepiej. Także jadę do domu. Takiego komara prawie przycięłam. No tak się zrelaksowałam, że wiecie po prostu o czym. Ja za każdym razem, kiedy jestem na biorezonansie, po prostu mam takie ciężkie oczy, wiecie, powieki. I one mi opadają. I mówię, no nie. Ale czułam te prądy w rękach, czułam te prądy w klatce piersiowej, tutaj czułam. W brzuchu powiem wam tak. Tak trochę mniej, ale no nie mniej, nie więcej. Nie mniej, czuję się dobrze. Mam nadzieję, że obejdzie się bez migreny i w ogóle. Także teraz jadę do domu, zrobię coś dobrego do jedzenia mojemu synkowi. Nie wiem, jak tam Aga, czy ona jest, czy wybyła. Nie mam pojęcia. Pytam się Marka, co chce. Może naleśniki mu szybko podsmażę ze śmietaną bez jadu. Zobaczymy. Ja głodna właściwie nie jestem, szczerze mówiąc. Jakoś tak niekoniecznie. I dla Ryśka może ziemniaki jakieś, wiecie, ugotuję, żeby miał do obiadu. A na 18 jedziemy na tańce. Także tak to będzie wyglądało. Muszę stąd jakoś wyjechać. Fajnie jest ten parking, ale strasznie ciasny, powiem wam. I chyba pojedziemy... Skręca, czy on jedzie? Dobra, idziemy tam. O, więcej miejsca. Pójdźmy. No, wiecie. No i się pcha dzidzisko jedno. O, zaraz mnie będzie widać. A teraz się kolejka zrobiła, oczywiście. Dobra, widzimy się w domu. No dobrze, ja już jestem w domu. O, już po 16 jest. O, 16:30. Robię Markowi kuseczki z patelni, kotlecika. A Rysiek będzie miał z Agnieszką jeszcze pierogi ruskie. I jeszcze, tutaj mam suróweczkę, jeszcze muszę fasolkę ugotować, także... Czekajcie. Boże, ta moja koleżanka praktycznie gotowe, umyte, wszystko. Tylko wrzucić. Po tym biorezonansie mam pić dużo, dużo wody, więc piję. I jeszcze do tego muszę wziąć moje zioła, wszystkie suplementy na te odrobaczanie i tak dalej. Mam jeszcze bób do ugotowania, Boże, też bym coś zjadła. Już głodna jestem.
Wasze zdrowie. Powiem wam szczerze, że pełna lodówka żarcia, człowiek nie ma co jeść. To nie ma spacer. Dobra, dla Warka coś tam jest, idę mu zaniosę. Tak myślę, też zjem ostatniego kotleta, który mi został, z tą surówką tutaj na patelnię. Fit. I już. Kurde, pranie do zdjęcia suszarki, suche. Przydałoby się następne wstawić, ale wiecie co, ja już chyba sobie się daruję. No fajnie. Chyba sobie dzisiaj daruję. Także akcja hipochondryczka na całego. Jutro idę na USG kolana. Zobaczymy, co tam mistrzyka. Okaże się. Też taka głupia godzina, 17:40 i ten dzień taki rozpieprzony jest, powiem wam. Po tej robocie człowiek by chciał ogarnąć trochę mieszkanie, stanąć przy garach, coś ugotować. Lipa. Ale za to nie pojadę z Markiem na trening, bo nie zdążę. Niestety. Marek cały dzień w domu przysiedzi. Malutki dzień, śliczna jest ta fasolka. A powiem wam, przepiękna. Już nie mogę się doczekać swojej własnej fasoli. W tamtym roku chyba miałam działkową swoją. Tak, miałam. Ogóreczki też miałam. W tym roku nie ma chęci, nie ma siły. Zamieszkam na swoim, jak to się mówi, na Włościach, to będę w ogródku szalała. Wiecie, będę tak daleko od cywilizacji, że nie będzie wyjścia. Jedyną rozrywką moją będzie wtedy ogród. Po robocie. Skończy się jeżdżenie. Takie tam. Przydałaby mi się tylko kreska. Gdzie ona jest? Kreska. Nie. Zrobię do tego jeszcze bułkę tartą i będzie mi. No dobra, ja na razie się rozłączam, włączę sobie coś na YouTubie, zjem i będziemy się szykować na tańce. No i jestem, moje OOTD roboty, nawet nie usiadłam. A zaraz muszę wychodzić po staremu, proszę bardzo. Może jakieś perfumki. Zostaw to. Kitek. Cieka. Podają. Kitek tutaj się chce dorwać, że przyszły paczuszki. O, proszę bardzo. Bardzo ładnie. I chciałam powiedzieć, że kończę chłopki. Już naprawdę niedużo mi zostało. Zapadłam mam full książkę do czytania, ale zostałam obdarowana, mam przeczytać, ponoć bardzo dobra, chirurg, proszę bardzo, pożyczona, ja lubię,
To zapowiada się mu bardzo mocno, bardzo. O chirurgu, który atakuje młode, samotne kobiety. No dobra, nie młode, samotne kobiety. No i robi im krzywdę. Ogólnie rzecz biorąc, przeczytam, to wam powiem, fajne czy nie fajne. Tak myślę, bo jest godzina w pół do. Chyba pojedziemy wcześniej, bo ja mam receptę, słuchajcie, na jakiś ziołowy specyfik na pęcherz. Bo już zaczynam coś tu odczuwać. Więc no, zajebiście po prostu, powiem wam, no ale nic nie biorę. Daję szansę temu biorezonansowi, tej terapii i zobaczymy, jak to się kuźwa dla mnie skończy. A póki co, no chyba te ziołówki mogę wziąć, co? Tak, żeby mnie wspomogło, mam nadzieję. Tak czy siak, biorę to, jadę i zobaczymy, jestem tak najedzona. Oczywiście oprócz tego kotleta, oprócz kapusty, zjadłam jeszcze bardzo dużo płatków owsianych, bo byłam głodna. I trochę takich chrupek ukoryzianych. Chowam to do szafy. I w takim razie spierdzielam. Czekam jeszcze na jakąś tam paczkę. To sobie odkładam do mojej biblioteczki. I powiem wam, marzę o tym, żeby ten dzień się już skończył. Naprawdę marzę. Ale zamykam gębę i spadam. Spadam na tańce. No kurde, ja chyba zdymę tą... Chociaż w dupie. Właśnie, że tak pójdę. A co? No słuchajcie, już jestem na miejscu. No nie byłam w tej aptece, bo kasy nie wzięłam, a na koncie nic nie mam. No wiecie, wszystko przelałam sobie na oszczędnościówkę. A to, co miałam, wydam. Ale dzwoniłam do Ryśka i prosiłam, jak będzie wracał z budowy, żeby zjechał do apteki, bo no po drodze, żeby mi kupił. Mówi, dobra, nie ma problemu. Także cieszę się bardzo. Wiecie, jakiejś tragedii strasznej nie ma, ale boję się, że mi się to po prostu rozbuja, a ja tego nie chcę. Tak czy siak, idę się teraz bardzo dobrze bawić, odprężać, odchamiać, spotkam się z koleżanką, pogadam, pośmieję się, widzę, że jakieś nowe dziewczyny w ogóle przychodzą, bo dzisiaj mamy jakieś takie w ogóle nowe zajęcia, tylko wakacyjne właściwie przez lipiec będą trwały. Nawet nie wiem, co to, no ale zdam wam relację. Także do zobaczenia później. Patrzcie, kto wrócił. Wiecie, która jest godzina? Za 29. Wiecie, że ja tam spędziłam na tych tańcach 2 godziny dzisiaj. I czuję się jak nowo narodzona. Czuję, że żyję. O, źle się wytarłam, jak fajnie. Właśnie wyszłam spod prysznica. Czuję, że żyję, proszę Państwa. Ja na te zajęcia taneczne powinnam chodzić 5 razy w tygodniu. Rano. Dostałam takiego kopa do działania. Na cały dzień. Już myślałam, że to będzie stracony dzień. A na tych tańcach po prostu oczywiście poszłam na grupę początkującą. No bo jakże i inaczej, prawda? Super było na grupie początkującej. Były różne dziewczyny faktycznie, które były pierwszy raz, inne nie. No i my skończyłyśmy. No i przyleciały dziewczyny te takie zaawansowane, które ja już też kojarzę, które kojarzą mnie. No i moją koleżankę też przy okazji. No i co? Chodźcie do nas, chodźcie do nas, chodźcie na jeszcze na jedno zajęcie. Ja mówię, Boże, idziemy do takich gwiazd, no bez przesady, bo to są takie nasze prawdziwe gwiazdy, słuchajcie. One dostały nagrodę w jakimś konkursie, one są mistrzami świata w czymś. I mówię, Boże, i gdzie mła? Tam do nich. No ale tak namawiały, chodźcie, będzie super, bo to wiecie, zaawansowani. Ja mówię, ja pierdzielę, zepsuję im trening. I wiecie co? Było zajebiście. Naprawdę, ja uważam, że całkiem super mi poszło. Naprawdę. I mi, i mojej koleżance. I chyba będziemy chodzić jednak na 19 w środę. Razem właśnie z tymi dziewczynami będziemy trenować zaawansowanymi. Naprawdę,
nie drap. Ej, co robisz? Także chyba tak, no chyba jest taki plan. I powiem wam szczerze, że ja się tak rozbujałam przez te 2 godziny. Tak świetne były choreografie. Miałyśmy z panem, no, z chłopakiem, z Krzysztofem zajęcia i po prostu było ekstra. I na jednej grupie, i na drugiej ekstra. Bardzo mi się podobało, naprawdę bardzo. Faktycznie były trudniejsze kroki na grupie zaawansowanej, ale słuchajcie, no ja przez ten rok jednak chyba czegoś się nauczyłam. Oczywiście trenowałyśmy czacze, ale to no świetne te kroki były, no tak rytmiczne i do takiej super muzyki, takiej wiecie, no nie wiem, jak, nie wiem jak mam to powiedzieć, ale do popu, o. Więc naprawdę, no super. No i miałyśmy na innej sali, ja pierwszy raz na niej trenowałam. Znowu kręgi roztarł. Ja pierwszy raz na niej trenowałam na górze, gdzie były lustra z przodu, centralnie przed nami. I to jest zajebiste, bo na tej sali, gdzie ja mam zajęcia normalnie, na dole, to tam są lustra, ale po bokach. A centralnie tańczymy, jak jest scena. I no, bywa ciężko. A tutaj, gdzie byście nie stały, to widzicie trenera i widzicie, co on robi. No to jest po prostu zajebiste. Dzisiaj nie mam energii, więc się spać nie pójdę. W ogóle, co się na budowie dzieje? Ryszard mi właśnie zdjęcia wysłał. No po prostu, ja chyba się spać nie pójdę. Naprawdę, tutaj mam klejam. Mam tyle do opowiedzenia Ryśkowi, jak przyjedzie, gęba mi się nie zamyka. Mam biedny. Zaraz mu zrobię jakąś kolację, jak tylko wróci. Bo już mówię, no, no nie ma go jeszcze. A z tej fasoli, co ugotowałam, oczywiście zrobiłam z bułką tartą. Wyobraźcie sobie, że już mało co zostało. Zaraz Ryśkowi odgrzeję pierogi, dam mu tej fasolki i jeszcze dam mu naleśników ze śmietaną i z cukrem, żeby chłopak sobie zjadł. Jeszcze muszę się wysmarować z tym cerawem. Wiecie co? Ja ostatnio dostaję jakieś pokrzywki. Nie wiem, coś mnie uczuliło. Mam takie krostki, które mnie strasznie swędzą, strasznie. I tak się zastanawiam, słuchajcie, czy to jest uczulenie, czy mnie coś pokąsało i nawet nie wiem co. No, cholera wie, czego ja szukam? Szczotki do włosów. Dobra, przeczyszę kudły. Na noc je zwiążę. No, powiem wam, że tak mi żal. Tak mi szkoda, że nikt nas nie nagrał tych układów, które żeśmy się nauczyły. Bym wam rzuciła, no. Super. Naprawdę super. No. I widzę, że my z tymi innymi dziewczynami, właśnie z tej grupy tych naszych gwiazd, bo są takie prawdziwe gwiazdy, zaczynamy się fajnie integrować, co jest po prostu zajebiste. Podeszły, zapytały się, a skąd macie to, a skąd macie tamto? Nie, pytały się właśnie, jak nam się podobało razem z nimi trenując, no. Ja jestem pełna euforii. Naprawdę. Ja jestem pełna euforii. I tak się zastanawiam, co ja mam ze sobą zrobić, bo ja po prostu w pracy jestem jak dętka. Robię to, co muszę zrobić. Potem przyjeżdżam do domu i ja nie mam, kurwa, siły na nic. Na nic, więc... ja nie wiem. A tutaj pojechałam na tańce, 2 godziny się poruszam, endorfiny wydzieliłam i po prostu świat jest piękny, nie? Kurde. No mówię wam, że najchętniej to 5 razy w tygodniu bym chodziła na te zajęcia. Naprawdę 5 razy w tygodniu. Jeszcze jak widzę, że wychodzi, że nie odbiegam, to już w ogóle no... Tak. I to jest to. Tylko, że wiecie. Jak będę chciała na przykład na dwa razy w tygodniu chodzić na zajęcia, to znowu mnie nie będzie w domu, nie? Ja chciałam jednak chodzić raz w tygodniu, żeby mieć coś takiego dla siebie i jednocześnie, żeby jednak mieć czas jeszcze tutaj na tych moich, nie? Na tych bliskich. Na Ryśka, na dzieci. Więc... No właśnie. I to są takie dylematy kobiet, nie? Matek. Matek. Mężatek. Zresztą nie tylko, jak ktoś jest w związku, to też się zastanawia, kurczę, czy spędzić czas sami ze sobą, gdzieś tam z koleżankami iść i wiecie, i sobie spędzić miło czas, czy właśnie no, lepiej ze swoim chłopem, nie? I no i dziećmi w ogóle.
No nic, na razie chyba jednak zostanę raz w tygodniu, a potem zobaczymy. No bo przecież ja jeszcze Marka może. Wiecie, ja mam jutro ortopeda, akcja kolano. Powiem Wam, że kolano daje mi jezu. Podczas, tak jak normalnie chodzę, nic nie robię, jest wszystko w porządku, ale podczas tańca, obrotu czy coś, czuję w rzepce, czuję dyskomfort, czuję takie, przeszywający taki ból właśnie w okolicy rzepki. Zobaczymy, co mi powie pan doktor. Koleżanka mówi, żeby kupić sobie jakąś opaskę uciskową. No oczywiście ja to mogę kupić, tylko że jeszcze do tego fajnie byłoby wiedzieć, co się dzieje, co mi się tam wyrobiło, gdzie jest problem. No wiecie, no bo to jest jednak kolano, no ja nie ukucnę, no bo mam dyskomfort, czuję po prostu dyskomfort, ale tutaj przy obrotach gdzieś coś. Ja oczywiście się nie poddawałam, nogę tam strzygnęłam, wiecie, tam pach, pach i lecę dalej, nie? I tylko po prostu uważałam, żeby dobrze tą nogę postawić, żeby gdzieś tam, no wiecie jak jest, o idzie Rysiek, dobra, to ja się żegnam z Wami, było mi bardzo miło. Euforia jest. Do zobaczenia, słuchajcie, w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że też będę miała tyle energii, co w tej chwili. Pa, pa.